Dobra, słuchajcie, siemanie, witam wszystkich. Dzień dobry. Ten napis poznajecie, nie? Noel, także fajny temat. I ja nie będę dużo mówił. Ty mów dużo. Okay. Bo dla mnie bufor to dalej baniak z wodą, ale tu coś podobno tego więcej, coraz więcej. Znaczy baniak z wodą, który ma tylko 44 tysiące zastosowań. Taki baniak z wodą, tak? Dzisiaj. To u mnie tylko 3. Dlatego dużo przed tobą jeszcze to, ale dlatego dzisiaj też na strefie waszej YouTubera pokazywaliśmy świetną prezentację, jeżeli chodzi o magazyny energii cieplnej i magazyny energii elektrycznej. To, co tak naprawdę dają takie magazyny i w których momentach będziemy je potrzebowali. No ja dużo pokazuję, ile taki magazyn daje, a jeszcze 50% możliwości nie wykorzystuje. Oczywiście, że tak. Tylko, że też dzisiaj była rozmowa na temat magazynowania ciepła, czy wybuforowania pomp ciepła versus taryfy dynamiczne, tak? co jest chyba największym wyzwaniem, największym problemem, który za chwilkę Państwa może dogonić. Wszystkich nas to tak naprawdę dogoni, niestety. Dlatego też pokazujemy, że magazynowanie, wykupowanie energii w momencie, kiedy ona jest tańsza, a dystrybuowanie wtedy, kiedy jej potrzebujemy, to bardzo duży sens, a też jest zbawienną kwestią dla naszych sieci, które są już przeciążane coraz bardziej. O, niestety. Co to takie świecące za mną? Tutaj za nami stoi właśnie firma Steyon, która produkuje takie magazyny energii, produkuje też właśnie logikę do tego, z którą... Ale to jest magazyn energii elektrycznej. No to jakby naturalną rzeczą powiązanie magazynu energii ciepła z magazynem energii elektrycznej. To jest właśnie to, co było na prezentacji, do której naprawdę zapraszam. Daje właśnie takie korzyści, jakie pokazaliśmy i daje to... Czyli to, co ja robię po prostu, to, co się... energia elektryczna, znaczy może inaczej, ja to tak robię, że to co mi się w bateriach nie zmieści, pcham do bufora, żeby dalej nie wypłacić, bo ale to nie oszukujmy się, jednak później odzyskanie tego COP z baterii jest lepsze jak z bufora, nie? Znaczy, nie było. Generalnie tak, tylko że energii cieplnej potrzebujesz dużo więcej energii elektrycznej. Ogólnie energia cieplna i zbiorni wychodzi o wiele taniej w zakupie całej reszcie i gromadzeniu i woda zawsze ma 100% swojej zbrojności. No tak, ale zwróć uwagę, ile Państwa macie w domach, na przykład fotowoltaikę bez żadnego magazynu. Ile tej energii tak naprawdę wprost korzystacie, a ile tej energii Wam przepada? Rocznie jak 30% wykorzystasz, normalnie to jest tu. No tak, ale jeżeli 25 max. Jeżeli dostaniesz sobie magazyn ciepła, tak. Już tego grzałkę i nadwyżki będziesz grzał do zbiornika, tak. To tak naprawdę w prostej energii nie wyprodukujesz z gazu. Będąc będnym billingu. Musimy to powtarzać. Netmeteringu to wiem. To znaczy, nie ma sensu. No tak, tylko jeśli masz dużą instalację na netmeteringu i zabierają ci 30%, to czemu masz sobie nie pomniejszyć te 30% o to, co skonsumujesz na rzeczy, której tak potrzebujesz. Każdy musi policzyć. To jest właśnie to. No, my od tego też jesteśmy, żeby liczyć. Ale fajnie, że się pojawiła się taka hybryda właśnie. Znaczy, i prądu, i... Generalnie fajnie, bo firma Steyon jest firma bardzo długim doświadczeniem, jeżeli chodzi o baterie elektryczne. Generalnie prezes firmy, pan Paweł Grabowski, jest osobą, która stworzyła w ogóle technologię baterii przepływowej. I to jest naprawdę mega, też super persona, które mają ogromne doświadczenie, więc nasze powiązanie firmy Noel i Steyon było wręcz naturalne, że musimy razem ze sobą współpracować i na pewno to będziemy robić. No dobre rzeczy muszą pracować jeszcze lepiej razem. No przede wszystkim polscy inżynierowie to jest siła i moc, tak? Więc to jest to. Polskie tak produkty. Jest. 100% polskie produkty. Nasi inżynierowie są wszędzie przez to, że tam lepsze pieniądze. Tak. Lepiej chyba ich traktują nawet. No nie chodzi o to się już zmienia. U nas też naprawdę jest dużo mądrych osób i naprawdę mamy co jeszcze pokazać, co jeszcze zrobić, Państwa zaskoczyć. Zapraszam. Także nie ma co przeciągać. Ja dalej, o. Ja dalej z... Proszę cię. Chciałeś na minuty podejść, tak? Zaraz, momencik. Takie tematy też są, nie? Ja dalej cisnę z tematem. Bufor, tak jak mówię, na 30% na razie używany. Po to jest tyle w nim wyjść i całej reszty, żeby używać go na całego. Zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej. No i temat jeszcze, ja chcę do niego piec gazujący drewno podłączyć. Co, idziemy szukać pieca z gazującego drewno? Może, jak tajny, chwilę, na razie idę na obiad. Okay. Także nie ma co przeciągać, ale powiem Wam co, lecimy z tematem dalej. Co Ty więcej nam kombinujesz? Dzięki.